Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Tribal Games i witam was w kolejnym odcinku z Horizon Zero Dawn. Słuchajcie, przed nami może kilka krótkich odcinków, może kilka dłuższych, tak naprawdę nie jestem w stanie szczerze powiedzieć, jak to będzie wyglądało, chociażby z tego względu, że tutaj moje odcinki tak naprawdę zależą od tego, jaka jest sytuacja danej misji. Czasem gdzieś tam zrobimy sobie dwie misje, czasem zrobimy sobie gdzieś jedną misję. Może być tak, że czasem nie zrobimy żadnej misji w odcinku, a po prostu część ich, jakieś zadania, a kontynuować będziemy po prostu w następnych odcinkach. Naprawdę to zależy od czasu, jakim tutaj dysponuję, zależy to też od misji, współczynników jest naprawdę bardzo dużo. 27 poziom naszej postaci, jeśli chodzi o Halo. Co więcej, mamy tutaj Miasto Słońce, to jest misja główna, oczywiście my może na razie do misji głównej nie będziemy się kierować, ale gdzieś by nam je w tym kierunku się już udamy. No i słuchajcie, wyszliśmy z kotła. To jest w sumie drugi kocioł, który w tym momencie tutaj został przez nas odblokowany. No i co więcej, mogę wam powiedzieć. Mamy tutaj możliwość wywołania mostu, nie powiedział, że wybudowania czy właśnie. Tutaj jakie są sploty, które właśnie ten most tworzą. Przed nami czujki, no nie ukryjemy się przed nimi, nie ma takiej szansy. Moment, tutaj widzę zagrożenie spadło, ale no właśnie, tutaj nie mamy szans, żebyśmy się przed tym czujką ukryli tak naprawdę. Przenieśmy walkę na nasz teren. Jedna czujka mniej. Kurde, to nie przejdzie. Okej. Zostaliśmy tutaj przez czujkę zaatakowani. Druga czujka powalona na szczęście. Nie mamy możliwości rozbrajania tych pułapek. Bynajmniej nie teraz jeszcze. Nie wiem, że gdzieś ta umiejętność tam jest do przypisania. Tak jest, spokojnie wycelować i taką czujkę po prostu sobie powalić. Zbieramy części, tak? Okruchy, zbieramy tutaj też również różne przedmioty, chociażby jak maszyn, który przydaje się do wytwarzania strzał. Odkryto ognisko, no i pięknie, to mi się łoś, to shit. Kolejna czujka, nawet i patrzę. Mamy coś, nawet dwie sztuki mamy, które na swój razy posiadają tarczę ochronną. Krabołaz. Okej, mamy serce krabołaza. Myślę, że nam się tutaj takie serce oczywiście przyda. Szkoda, że z drugiego nie udało nam się pozyskać serca krabołaza, co na pewno by pomogło nam tutaj w przyszłym handlu z kupcami. Okej, uzupełniamy sobie nasz pasek zdrowia. Na pewno się przyda. No i słuchajcie, zobaczymy, co mamy tutaj przede wszystkim na mapie, tak? Bo jeśli mamy cokolwiek dzisiaj zrobić, to faktycznie zróbmy to. No i tutaj mam taki fajny, naprawdę bardzo fajny punkt, który możemy odkryć. Jest to
Żyrafa, dokładnie. Mamy żyrafy, więc ja myślę, że tutaj sobie po prostu z misji zrezygnuję na może 2-3 odcinki jeszcze, ponieważ mamy jedną żyrafę i mamy później gdzieś po drodze drugą żyrafę i mamy kocioł. Ja bym do tego kotła jeszcze zajrzał. Nie pamiętam, ile tych kotów tutaj miało być. 5 czy 4, no nie pamiętam, no być może, no to jest część z dodatku, także tutaj no wiadomo, to jeszcze jest przez nas nieodkryte. Zresztą jak zresztą cała część, no połowa mapy jeszcze nie ma. Połowa fabularnej części, znaczy ten całego wątku naszego jest nieodkryta, plus część dodatkowa. No tego nam naprawdę tutaj brakuje całkiem sporo. Czyli co, udajemy się do żyrafy i odkrywamy sobie dany teren. No więc tutaj wskaźnik nas powinien za chwilę gdzieś tutaj, powinniśmy go znaleźć, nie widzę, o gdzieś tutaj jest. Czyli co, udajemy się po prostu do żyrafy, by ją tutaj zdominować. Także przyda mi tutaj malutki spacer. A my, można powiedzieć, dosłownie jesteśmy na terenach pustynnych. Odkryto kolejne słońce. No dalej, zbieraj to maszyn. Kurde, nieraz mam tak, że gdzieś mnie skóra na nosie swędzi. Bym powiedział, że nos, ale to skóra na nosie mnie swędzi. Słuchajcie, lisy, potrzebujemy tutaj kości lisa. Właśnie, mamy kości lisa. Dostaliśmy to, co potrzebowaliśmy, a dlaczego potrzebujemy? Ponieważ jeśli chodzi o wytwarzanie, udźwig, to zobaczcie, torba na amunicję do potykacza. Możemy sobie zwiększyć i właśnie, mamy tutaj kości, wymagane są właśnie kości lisa, mamy tylko kości jedne, więc więcej sobie nie wytworzymy, a jeszcze przynajmniej jedne takie kości by się przydały. Tutaj mamy sakwa na ubrania, tutaj akurat potrzebujemy też niektóre rzeczy. Ości, czyli musimy troszkę sobie, powiedzmy, na te pstrągi jednak tutaj gdzieś zapolować, czyli gdzieś jednak... Wyłapuje kolejny sygnał. No właśnie, wyłapujemy kolejny sygnał. Ten kolejny sygnał to jest nic innego jak... Oznaczymy sobie, aha, ona będzie za chwilę nawróci. Ale gdzieś tu jeszcze... No właśnie, mamy lisa. Będą kości? Nie będą. Kurczę, jak mnie to denerwuje, że mnie to tak swędzi tutaj. Muszę zbliżać się do źródła sygnału. To shop, nie? Myślałem, że to będzie lis, a to jest shop. Muszę dostać się na głowę żyrafa. Tak jest, mamy ten sygnał. Wiecie, jakie to wkurzające jest? Gdy swędzi nos. A nic na nim nie masz. Pewnie gdzieś jakiś włosek się krzywo układa i... Mam tak, że kurczę, lekko coś mnie drażni, to już mnie to denerwuje, ale okej. Okay. Ten żar dałby radę zedrzeć rdze z metalu. Tak jest, słuchajcie, kłapacze mamy. I to nie jeden. Tu mamy jednego. Tam gdzieś jest drugi. Szulki. No kurde, się zdążyła odwrócić. Jedna szczęka została powalona, ale tu mamy kolejnego kłopacza. Teraz nie ma odwrotu. A czy kiedykolwiek ten odwrót był? Piękne trafienie w oddali. Dobra, płynie w naszą stronę. Został powalony.
Okej, okay, ale dobra. Co to może się odezwał? Ale kolejna czeleka. Piękne trafienie z oddali. Da, pięknie wpójść do wody. Skończona ciągnica, ale myślę, że nie będzie żaden problem. Ponieważ możemy sobie wystawić i wytworzyć. O, nas zrzucił teraz. Postaram się go strącić. Nie zauważył, że to atakuje. Piękne trafienie i na szczęście został tutaj strącony. Jastrzębio błysk, mamy tutaj jego serce. No ale ten kłapacz dokładnie został powalony. Dobra, straciliśmy być może tutaj jedną z okazji, by wskoczyć na żrafa. Nie no, szału dostanę, naprawdę. Najgorzej jest, gdy zacznie swędzić, a ty będziesz się po tym podrapiesz. Patrzcie, przed chwilą mieliśmy dużą pieskową. Najgorsze jest, jak mówię, zacznie swędzić, zacznie się drapać i wtedy to już no nie można przestać. Pozbieramy te części wszystkie, które są. No, oczywiście wszystko nam się tutaj przyda. W większym lub mniejszym stopniu. Okej. Taki kłapacz posiada chłodziwo. Nie, muszę postarać się wejść na górę. O kurde, mamy problem. Mamy kłapacza kolejnego. Zdecydowanie za chwilę do nas podpłynie. Niewiele ludzi. Okej, wykiwał mnie. Okej, dwie pieczenie na jednym ogniu są upieczone. Dobra, jest okazja, by wskoczyć na żrafa. Już mnie nie ma. To chyba dobre miejsce, żeby wskoczyć na żerafa. No to bym było. Tak jest, o to chodziło. Dobra, kolejny został powalony. Tak, dobra wiadomość. Ja cały odcinek będę się drapał po tym nosie. No nie, nie wierzę, no. Słuchajcie, opcja jest taka, że no już nie ma sensu. Moment, jeszcze jedno miejsce widzę. Jeszcze jedno miejsce widzę, gdzie możemy na żyrafa wskoczyć, tylko musimy się naprawdę pośpieszyć. No daj, Ejo, biegnij. Chyba uda mi się przeskoczyć stąd na żyrafa. No ja też mam taką nadzieję. O ile nic nam tutaj nie przeszkodzi. Teraz. Tak jest. Udało się. Teraz tylko wspiąć się na głowę. Okej. Okay. Będziemy tutaj teraz wykonywać misję, oczywiście. Musimy się przedostać na głowę żyrafa. Jesteśmy na głowie, a tutaj przed nami, jak widać, kolejna burza piaskowa.
Okej, dostaliśmy tutaj punkty umiejętności, odblokowaliśmy tutaj dane, także to jest akurat naprawdę bardzo fajna wiadomość. Ja myślę, że w tym momencie ten odcinek sobie zakończymy. Jeśli Wam się oczywiście spodobał, to koniecznie łapeczki, były komentarze i subskrypcje. A ja muszę powiedzieć, że nagrywam ten odcinek po raz drugi, ponieważ jeszcze gdzieś coś się stanęło się z moim sterownikiem, nie mam pojęcia z którym. No i niestety jakość obrazu była tutaj fatalna podczas nagrywania, ten obraz rejestrowany no był fatalny, także musiałem tutaj jeszcze raz sobie to wszystko tutaj tak naprawdę nagrać. No ale póki co musiałem sobie system na nowo zrobić, także mam nadzieję, że teraz będzie wszystko w porządku. Ja się z Wami będę żegnał. Jeśli Wam się odcinek spodobał, koniecznie łapki w górę, komentarze i subskrypcje i widzimy się. Może jeszcze no koniecznie w kolejnym odcinku. No się czymś tutaj rozprawimy jeszcze. Udało się! Tak jest, prosto w locie. Już koniec. Także jeszcze raz, przejść czołem.